A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Monomyth. Baraki sobie będziemy dalej obchodzić. Fajna lokacja, nie? Fajna lokacja z fajnymi przedmiotami. Udało się tutaj zdobyć plecak, dzięki czemu mam więcej miejsca w plecaku, tak? Dokładnie podwoiłem to miejsce. Wałek znalazłem, który jednocześnie może robić za broń obuchową, taką słabą, ale mi posłużył do otworzenia wypieków. Zbrojka fajna wpadła, już lekko uszkodzona. I pewnie jej nie naprawię w kuźni, bo to nie jest zbroja metalowa. Wytrychy kupiłem, mamy dużo wytrychów, mogę sobie tutaj chodzić, otwierać różne rzeczy, więc jest spoko. Ale tych drzwi wytrychami otworzyć nie mogłem, nie? Tutaj... Tu będziemy potrzebować klucza jakiegoś zapewne. Były na pewno schody jeszcze, prowadzące w górę i schody prowadzące w dół, więc od tego chciałbym sobie zacząć. Pytanie, gdzie te schody były? Tu są. No dobra, no to nowa miejscówka i zobaczymy, czy tu otwarte. Dzień dobry, otwarte, jest strażnik. Pierwsza potencjalna ofiara dzisiejszego odcinka. Chodź tu. Oho, chyba zna inną drogę. Albo pobiegł po kumpli. Żeby coś mi zaraz tu nie przyszło. Aż nie, no tam były jeszcze jakieś inne schody na górę prowadzące? Come on! Idziesz tu? Nie, on tu nie chce zejść. Może chce mnie wprowadzić w zasadzkę. Ale chyba jest sam. Dobra, idę tam do niego. Wygląda na to, że jest sam. No ty. Dobra, walczymy z nim. To żebym się gdzieś tutaj nie zaklinował w tym przejściu. Dobra, zaryzykuję tu. Jakieś dzbanki tu zniszczył, jak upadł. Dobra, bijemy się z nim. Jeżeli coś mi nie wejdzie na plecy, to będzie łatwo. Ekspimy się. Ostatnio zdobyłem level. Zobaczymy, czy w dzisiejszym odcinku też się uda zdobyć level. Cyk. Dobra, muszę tutaj być bardziej mobilny. Blokuję się na obiektach. No, wczesny dostęp. Gierka jeszcze niedopracowana. Ale i tak wygląda naprawdę bardzo fajnie. Aż ty. Chyba mnie krakrata ochroniła. Udało się. Jeden miedziak, tak jak slajmy zostawiały po jednym miedziaku. No mam niby więcej miejsca w plecaku, ale takich śmieci nie będę zbierał. No dobra, zobaczmy sobie, tu coś jest. Skrzynka. Coś się świeci na stole. Kamienie szlachetne pewnie. Tutaj mają ogrzewanie, łóżka. To są kwatery sypialne w barakach, tak? Nie, to strzały są. To są strzały wodne i widzę wytrychy też. Dobra, są wytrychy. Jest skrzyneczka. Wytrychy podniosłem, wytrychy wykorzystam. Okej, w ten sposób. Woreczek, 60 miedziaków. Aha, nie można tutaj bezpiecznie wypoczywać, tak? Czy gdziekolwiek w tych podziemiach jest bezpiecznie? Może w tej kaplicy tam, pamiętacie, w której byłem, gdzie był ten handlarz? Swoją drogą ciekawe, jakbym jakiegoś przeciwnika ściągnął do takiej kaplicy, czy by mi pomogli tam walczyć, czy by stali i się patrzyli tylko. No dobra, czyli tutaj zwiedzone. Trzymamy się lewej strony. O, ta krata, zobaczcie, nie jest przytwierdzona na stałe. Kluczyk jest, to pewnie da radę ją podnieść. No, zwłaszcza, że tu nie ma innej drogi chyba do tego pomieszczenia, to trzeba to jakoś podnieść. Nie ma dziurki na klucz, czyli mechanizm. O, kto wie, czy to nie jest klucz, który pozwoli otworzyć te drzwi pozamykane tam na dole, których nie mogę otworzyć wytrychami. Miecze tu w ogóle są, zauważcie, taka jakby zbrojownia, tarcza. Czy zbrojownia, może zbyt wielkie słowo, no ale... To pochodnia przytwierdzona na stałe.
Tutaj kolejny piecyk. Zwój. Chyba ze spelem dla maga tak jakoś połyskuje. Sztylet. Jak tam mój sztylet? 32 obrażeń. Tutaj jest 33 obrażeń. Robię podmiankę. Niech tak będzie. Skrzyneczka. Strzały. No, mogę trzymać. Nie będę ich nawet sprzedawał. 15 strzał. Teraz mam dużo miejsca. Jak trafimy na jakiegoś kłopotliwego przeciwnika, to może zajmę jakąś dobrą pozycję gdzieś na wysokości i wystrzelamy go z łuku, nie? Niech tak sobie będzie. Zwój. Ice Shards. Lodowe odłamki. Tak jest. To jest zaklęcie dla maga. Zamknięta szafa z butami. Jak moje buty? Naprawione. Excellent. Takie same właściwie, tak? Tak jest. No to zostawiamy na sprzedaż. Chyba, że się zaczną psuć, to sobie zrobię podmiankę. O! A to coś nowego. Zagadka. I to nie przypomina tych glifów z obelisków, nie? To jest coś innego. Jakieś falki, łuki, parabole. Dużo tego. Możliwe, że to otworzy tę bramę, tam gdzie był ten klucz. Taki mechanizm. Ja to sobie może zaznaczę, wiecie. Na biało. Białą pineską, czyli coś do rozpracowania. W tym przypadku potrzebujemy jakiejś sekwencji kodowej. Tutaj kodowej sekwencji. Tu jakiś parkour trzeba rozpracować. Magiczną barierę. Tu był ten obelisk z runami, nie? Okej. Czyli tu coś mamy. Szafę sprawdziłem. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj schody na dół. Możliwe, że to wrócimy do miejsca, gdzie już byłem. Tak, to wygląda znajomo. Tu się można podleczyć. Tam jest ta pułapka. Chyba rozbrojona, miejmy nadzieję. Tutaj coś rozbrajałem w tej rurze, nie? I nic się nie działo, więc chyba ją rozbroiłem. Tu jeszcze gdzieś mogę iść. Tu się wychodzi na mury obronne. Pozwolę sobie na trochę więcej światła. Miejmy nadzieję, że jakiegoś potężnego strażnika murów na siebie nie ściągnę. Tam coś jest. Tu coś jest. Nope. O, a może tu mogę wskoczyć? Halo, mogę. Może jeszcze wyżej? Nope. A, jednak. Dobra, gdzieś tu wlazłem. Gdzieś tu wlazłem, może sekret, ej. A, w sumie by pasowało na sekret. Takie wspinanie się gdzieś po dachach. O, nie, raczej nie, tu nic nie ma. Chyba, że gdzieś można zeskoczyć, ale... No, niby gdzieś tu można, ale ja wiem. Dobra, sprawdźmy. Może tu jakiś sekret? Nope. Nie, tu gdzieś wlazłem. Chyba niepotrzebnie, żebym w ogóle stąd wyszedł teraz. Aha. Wyczuwam skręcenie kostki. Ała. No to, żem wrócił do punktu wyjścia. Dobra, tam była ta fontanna czerwona. To jeżeli tu nie będzie żadnego wroga, to sobie skorzystamy z tej fontanny leczącej. Znaczy z fontanny, z tej umywalki leczącej. Tu coś jest. A jeżeli będzie przeciwnik, to się podleczy bandażykiem. Tu się idzie na południe, do krawędzi mapki właściwie. Taka wieża strażnicza, zobaczmy to może. Jest skrzynia. I drabina. A czy ja tu nie byłem w poprzednim odcinku? Właśnie po tej drabinie nie szedłem. Ta, tu jest pusta skrzynka, to jest chyba to. Jeszcze się upewnię. Mhm. Tu brałem mąkę i robiłem wypieki. Dobra. Szedłem tu na górę i walczyłem ze strażnikiem, który chodził sobie po murach. Pamiętacie? O tu chodził. To tu powinno być bezpiecznie. Chodźmy dalej.
czyli tu wszystko jasne. Tutaj kwatery sypialne. Oho, jest coś nowego. Tu coś drga, jakaś pułapka? Nie. Jakieś graficzne błędy, pewnie od tego coś powinno emanować światłem, nie wiem. Dobra, to wygląda... O, to w ogóle zapisałem sobie gdzieś. To wygląda identycznie jak... Tak, to są te runy, które zapisywałem wcześniej, które wprowadzałem na obelisk i które coś zrobiły na tym obelisku. Tam był sygnał dźwiękowy, blokada obeliska, już tam nie mogłem nic przesuwać. Ale żadne drzwi się nie otworzyły. Znaczy żadne, może jakieś się otworzyły, ale na pewno nie te, które miały takie same runy nad sobą. Bo to już sprawdzałem. Tak, to jest dokładnie to samo. Pi na dole, później to, to symetryczne i to, 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 to. Wiecie, co mi jeszcze do głowy tam później przyszło? Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, czy nie. Chyba nie. Bo tamte drzwi, które miały takie same runy w takiej samej sekwencji, one były praktycznie jakby te runy od końca, nie? A właściwie te są od końca. Ale nie mogłem ich od końca wprowadzać, bo ten symbol pi, on był na samym dole przytwierdzony jakby na stałe, oznaczony, nie? Może otworzyły się inne drzwi, które mają symbolikę właśnie w odwrotnej kolejności, czyli z lewej strony ta runa z samej góry by musiała być. No to się pewnie wyjaśni. To się pewnie wyjaśni. Tu jest. Czyli możliwe, że rozpracowując jeden z obelisków, to ja inne drzwi sobie otworzyłem. Dobra, to się zobaczy jeszcze. Najważniejsze, że znowu coś się udało znaleźć. Tutaj... Nope. O, może tu sobie podejdę? Tak, podejdę, ale to bym znowu wszedł tam na górę, nie? Tylko od drugiej strony. No to już nie chcę. Nie chcę sobie znowu kostki skręcać, spadając. Gdzieś. Czyli tutaj na górze runy oraz w poprzednim odcinku strażnik był. A poza tym mechanizm i kluczyk. No dobra. Wracam. Były na pewno jeszcze schody prowadzące niżej. Trzeba to zbadać. Gdzie były te schody teraz? Zagadka. Gdzie były te schody? To było zamknięte na klucz. O, tu się podleczę. Skręciłem sobie kostkę, tu się podleczę. Tak jest. Tutaj coś zabiłem, ale coś nie podniosłem. Tak, spleśniały chleb był. Tu pułapka. Oby unieszkodliwiona, ale już tu chodziłem, nie? O, tutaj, tutaj była kratka. I schody prowadzące na dół, otwarte. Mamy nowe miejsce, ostrożnie. Ostrożnie, pochodnia przytwierdzona na stałe. Ale fajnie w tym miejscu, co? W tych koszarach. Taki typowy dungeon crawler. A, jest coś. O, kolejna miksturka powolnego opadania, tak? A, kraty takie przytwierdzone na stałe. Nie do otwarcia raczej. Krótki miecz. Heavy coin pouch. Jedna srebrna moneta i 20 miedziaków. Bierzemy wszystko. Nope. Tu gdzieś można iść, tu gdzieś można iść. Tu mamy więcej światła. Kraty. Przytwierdzone na stałe. O, tak w ogóle wyglądam. Moją klamrę od pasa widać. Dźwignia jest. Jest dźwignia. Może coś schowali za skrzynką? Nope. A, tu są schody też. Dobra, zobaczmy dźwignię.
Tu się otwiera. Przeciwnik. Pytanie, czy jest tu sam? Chyba tak. To jest ten bez tarczy, ten taki słabszy. Przynajmniej tak wygląda. O! Tak, ten rzucający kamieniak. Dobra. Jeżeli nic tu nie przyjdzie, to powinienem go szybko załatwić. No, trafił mnie. Tak, załatwiłem go. Ale zdążył mnie smernąć. To jest ten przeciwnik z kością. Dobra, chyba sam tu sobie był. Zobaczmy beczki. Te dziwne jaja znalazłem też. Kolejna porcja. Butelki takie do rzucania, do zwabiania przeciwników i do detonowania pułapek. Może rybkę sobie zjem, co? Bo mnie poranił, ja tu wolę mieć zdrowie na full. Rybek mamy dużo. Jakby co, tutaj mamy ognisko. Można się wrócić, coś sobie upichcić. Ale wiecie co, ja się może jeszcze wrócę ogólnie. Bo tu mieliśmy... O właśnie, są jakieś schody na przykład. Co to za schody? Była jakaś inna droga prowadząca na dół? Nie kojarzę. A, była. Była, tu byłem na górze też. No dobra. Czyli były jeszcze jedne schody. O, zaraz, tu jeszcze coś gdzieś było. O, to. Tędy przyszedłem, zacznijmy sobie na spokojnie od lewej strony to zwiedzać, bo ja się gdzieś tam zapędzę zaraz i będę się gubił, coś jest na ścianie. To wygląda jak te symbole z tego mechanizmu na górze. Więc pewnie jakaś wskazówka. A to? Szlam. Dobra. Klimaty wilgotne, dobre dla szlamu. Sobie postanowił tu zamieszkać. Trzeba będzie go zczapić jakoś tam od drugiej strony. Może będzie więcej. Tak, to wygląda jak te falki z tej zagadki tam. Ale czy to mi coś mówi? O! O, dobra, zapisujemy. 89. 89. Falka. Falka podwójna. I takie coś. Czyli tutaj pewnie rozwiążemy zagadkę tego mechanizmu. Trzeba się dobrze rozglądać. Idziemy tędy. Lewa strona do przodu. Okej. Tu więcej światła. Aha, tutaj walczyłem z tym gościem. Dobra, to było obadane. Tędy idziemy. Dźwignia i kolejne symbole. Kolejne symbole. Ta, tu się wszystko rozkmini. Pytanie, o co chodzi z tymi liczbami? Pewnie trzeba będzie zauważyć jakąś zależność. Mhm, tu też jest liczba. 46. Zapisuję. Tu jest pojedyncza falka tym razem. Razy dwa. I podwójne takie coś. 89 i 46. No dobra. Jakaś zależność pewnie. Dźwignię sobie, zobaczymy. Tu się coś otworzyło. Chodźmy zobaczyć. O! Szlam! Kolejny szlam sobie tu zamieszkał. No to dzisiaj ekspimy na szlamach. Ktoś tu mi beczkę rozbił. Halo, to tylko ja mogę rozbijać beczki w tej grze. Słychać dźwięk. To w ogóle dźwignia potrzebna, tak? No, tu już mieliśmy takie obiekty. To w ogóle wygląda tak, jakby można było kopać tu. Chyba, że tylko ziemia naniesiona. Nope. Nic tu nie można kopać. Potrzebuję dźwigni. Szukajcie dźwigni. Ale taki dźwięk, taki pułapkowy.
Tak jak kiedyś miałem tę pułapkę z takimi zaburzeniami właśnie przestrzeni, co tam rzucałem, detonowałem. Był podobny dźwięk wtedy. Nie wiem, idę na ten szlam chyba. A tu jeszcze coś jest. No tu więcej wody. Dobra, zostawmy to na razie. Jestem żywo zainteresowany tym szlamem. Jakoś tak podejdę tutaj po ciemku. Jakoś tak bym zaszedł go chętnie od tylca. Ej, tam był jeszcze jeden. Widzieliście? Tam był jeszcze jeden. Kawałek było widać. Ej, to będzie ciężko z nimi walczyć. To jest ciasno. Unikać tych pocisków. Może szpadę wziąć? Ja i tak, wiecie, tak na hita je biorę. Znaczy, wiecie, podchodzę, uderzam, odchodzę. Może szpadą. Tam jest pewnie więcej przestrzeni. Dobrze by było tam walczyć. Nie! Dwójeczka. Odtrułem się. Szlamy są dziwne. Czasami strzelają. Nie, dobra, ten już chyba nie będzie strzelał. Ej, fajna szpada. Szybko je załatwiłem. Tutaj manewry. Manerwy. Trzeba mieć nerwy, żeby takie szlamy pokonać. No, ale coś tam splunął. Wykorzystałem liście do podcierania się królowej. Ale tylko jedną sztukę. Mamy dużo. Jeszcze rybkę sobie zjem, co? Dobra, trochę expa wpadło. I czy to było warte? Znaczy, na pewno było warte expa. Poza tym? Nie wiem. Nope. O! Dobra, dźwignia jest. To było warto. Bandaże i liść królowej. Jeden zużyty, jeden odzyskany. Wszystko się kalkulatoret tutaj zrobiło. To co, to te dźwignie sprawdzimy, nie? Skoro już ją mam, gdzie to się wchodziło? O, tu gdzieś. Gdzie ta dźwignia była potrzebna? Gdzieś tu. I słychać dźwięk. Ta dźwignia otworzy pewnie przejście do jakiejś pułapki. No dobra. I co? Zamknęło się to. Halo. A może coś innego się otworzyło? Dobra, sprawdźmy to. Tu też mogę. A tu się... Gdzie, co? Jestem pod ziemią? O... Nie mogę pochodni w wodzie używać. Nie, to nie wygląda za wesoło. Można to jakoś gdzieś podejść? O, Jesus. Gdzieś tu wlazłem do wody, nie mogę wrócić. O, tu mogę podejść. Czy ja chcę tu podejść? Moment. Za ciemno. Dobra, teraz może trochę światła. A, pochodnie zostawił. Tu się jedna wypaliła, wywalić ją. Tu gdzieś mogę wejść. Co to za miejsce? A, tu byłem. Tu byłem. Dobra, to tu wrócę do tego miejsca, po prostu do tych baraków. Spoko.
Nie, 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 tędy się wchodzi. Nie, zaraz się. What? Gdzie ja jestem? A, no jestem tutaj. To tutaj są te baraki. Dobra, 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 dobra. No to nie wiem, tam na dole wszystko. Dobra, co z tymi symbolami? Skoro już tutaj wróciłem, spróbujmy coś z nimi zrobić, dobra? Czyli musiałbym wrócić na górę. Jakieś schody na górę. Tutaj. Jak to było tutaj? Było 46 i 89. I były po dwa symbole, czyli akurat 4. No dobra, spróbujmy tę mniejszą wartość. 46, później to 89. Czyli tak, pojedyncza falka najpierw musi być. Pojedyncza falka, czyli to. Później falka z dwoma takimi... O. O, chyba to. No, wygląda podobnie. I teraz to drugie, była podwójna falka. I podwójna falka z jednym takim dynksem. O, coś takiego? Czekajcie, czekajcie. Nie, tutaj była z podwójnym. Tu była z podwójnym. Coś takiego. Pojedyncza z podwójnym, dwie. I tutaj podwójna z pojedynczym. No, coś w ten deseń. O, otworzyło się coś. Najprawdopodobniej ta kratka tu. Gdzie to było? Tu! Tak! Tak! Mamy klucz. Czy tu jest... coś buczy, tak jakby pułapka była. A tak cicho buczy. Słyszycie, nie? A, miecze mogę zbierać jednak, tak? Trochę tego będzie na sprzedaż. Mam klucz. Coś tu buczy, ale to nie w tym pomieszczeniu. Pióro... Dobra, sprawdźmy, czy ten klucz będzie pasował do drzwi na dole. No, mogę się podleczyć. Do drzwi na dole. No, do którychkolwiek. Dobra, niech będą te. Pasuje. Dobra, jest jakaś złowroga, zielona bariera energetyczna, magiczna. Może tu gdzieś coś będzie buczeć właśnie. To, co słyszałem przez ścianę. O, są te takie głośne posadzki. Mięsko wziąłem. Tu pewnie było kilka takich drzwi. No, no, no. Otworzyłem te, które mieliśmy naprzeciwko wejścia do baraków. To się wszystko zgadza. I tam są jeszcze drzwi. Ale to też były jedne z tych, których nie mogłem otworzyć wytrychami. Dobra. To tu się otworzyło wszystko fajnie. O, słychać? A to te bariery słychać było cały czas. O, coś zanotował. Tu jest skrzynia.
No dobra, to jest też jakaś dziwna sprawa. Może jakieś notatki tutaj są. Zobaczmy. Rubin. Aha, tylko rubin i butelki. No nie, podejrzewam, że coś tu trzeba wiedzieć. Ciekawe, co on tu zanotował. O, tutaj coś. Emerald Barrier. Weźcie tutaj, przeczytajcie. Więcej wieży o tym fortresie trzeba zdobyć. Dobra. Postawię sobie tutaj też znacznik. A, kod rozpracowany, tak? To mogę to zlikwidować i za to... Bariera. Emerald Barrier. Jako no, takie na białe, że do, na biało, że do rozpracowania jeszcze. Dobra, czyli to porobione. Jakaś waga tu jest w ogóle. No dobra. Tu jeszcze mogłem iść, nie? Do tej takiej przybudówki, czy co to jest? Zaraz, zaraz, jak się tam szło? Ja mam chodzić z tą szpadą już, myślicie? Jeszcze mi do poziomu trochę brakuje. Ale dobra, niech będzie, będę chodził już z tą szpadą. Czyli musiałbym chyba znowu na mury podejść, to było to? Tak, to było to, tu mnie jeszcze nie było. A, tu są jeszcze takie skrzynki. Tędy szedłem. Dobra, zobaczmy może to też. Mam nadzieję, że ja tu wrócę jakoś. Co to za miejsce? Tam jest woda. O, 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 liście królowej, dobrze. Będą na szlamy, w razie czego. Jeszcze więcej. No i to wszystko tu. Tutaj to wszystko. No, podejdę? Podejdę, na luzie. A, jest dźwignia. Ciemno. Co to jest? Znowu jakaś zagadka. Mi się przypominają te drzwi z Blada, takie były, pamiętacie? Jak się wybrało niewłaściwe, to się zamykało pomieszczenie, w którym byliście i jakieś płonące kule was zabijały. Tak było. Dwóch. Tam szło. O kurde. No to może być problematyczne. O kurde, to nie ma broni, to jakiś nowy przeciwnik jest. Jak tu się chodzi? No to ładnie. Dobra, bandażyk. Fajnie by ich było rozdzielić pewnie. Jakiś nowy przeciwnik, jakiś taki większy. O, tu wejdę, na stół. Będę walczył na stole. O, dobra, chcą mnie zajść jakoś sprytnie. Ej no, jakiś cwańszy jest bandaż. Nie mogę go kopnąć, się zatrzymuje, chce ze mną walczyć na pięści. Może tu jakoś damy radę? Taktycznie, ej, nie chcą tu przejść. Mogę. Póki ten drugi tu nie wejdzie. Jest słaby. A to jakiś inny przeciwnik. Słabszy, bez tarczy i chce walczyć na pięści, mimo że ma broń w ręce. What the fuck? Ale mamy szpadę potężną.
Dobra, jest bandaż, jest chleb taki zwykły. Jakieś bandaże zużyłem i bandaże się zwracają, widzę. No ten nie ma bandaża. A jaką broń mają? No te war cleavery takie standardowe. No dobra. Ale mnie pogonili tutaj troszkę, się wystraszyły. W ogóle level jest. W ogóle jest level. No dobra, level to później. Chcę się wrócić do tego miejsca. Zobaczymy, czego oni tam pilnowali. Tam były jakieś podejrzanie wyglądające drzwi. Jestem nimi żywo zainteresowany. I mam nadzieję, że będę faktycznie żywo zainteresowany w tym odcinku do końca. Pochodnia taka do wzięcia. No, takie oznaczenia jakieś. O, tu też. Do szóstki. Dobra, od lewej strony. O, może tu coś można wykopać. Sprawdźmy to. Łopata. Coś słyszałem. Zwój. Aha, jakieś dźwignie. Nikogo tu nie ma. Cela pierwsza, pusta. Cela druga. Co to jest? Nie wiem. Cela trzecia, animal shelter jakieś. Cela czwarta, pusta. Cela piąta, gate stuck. Get, Rodri, tu coś tam trzeba naprawić, bo się zacięło. Cela szósta, rusty, coś tam, notatka. Aha, trzeba... Mieli pilnować, żeby cela pierwsza zawsze była pusta. Dobra, po kolei. Widzę, a może najpierw sobie jeszcze tutaj zobaczymy. Nie tym chciałem. Nie chcę psuć mojego rapiera, nie wiadomo gdzie jest kuźnia. Najbliższa. Cela pierwsza. Ona miała być pusta zawsze, tak? No i jest pusta. O, tu coś jest. A, ona miała być pusta, bo tu ktoś miał sekret taki specjalny i nie chciał, żeby został znaleziony. A procek znalazł. Słyszę głosy. Raven's Beak, taki nadziak. Harpy Root. Do wyższego skakania jakiś. Okej. Może się przydać. Dobra, sprawdźmy następną celę. Numer 2. Jest jakiś więzień. Dzień dobry. Hello. Hello. Okej. Wpis. Chyba go uwolniłem po prostu. Taki dobry uczynek może, nie wiem. To jest drugi więzień, którego uwolniłem na tej serii już. Klucz. Klucz do celi. No świetnie, ale... Do której? Skoro ja mogę je dźwigniami otwierać. Dobra, zobaczmy tu. Cela numer 3. Aha, szczury jakieś wyszły. Kurde, szkoda mi szpady na jakieś szczury. Znaczy szpady, no koncerza, tak? O nie, dużo szczurów. Ale to tylko szczury, no spokojnie, procek. Tylko te tylko szczury... To cię prawie zabiły. Z bandaża skorzystałem. Nie wiem, czy przez przypadek nie kliknąłem w ten liść królowej. Dobra, monetka. Szczury mnie prawie zabiły. Szczurze mięso. Szczurze mięso. Jakbym wziął level, to bym się uleczył na maksa, nie? A musimy sobie miejsce robić. Sobie chlebek zjem na przykład.
Tutaj wypalona pochodnia, tutaj pochodnia do zestakowania. Tutaj rubin, bandaże do wyprania. Rybę sobie jeszcze zjem. No i znowu trochę ekspa wpadło. Weźmy szpadę. No, gdybym miał szpadę, a nie się bawił w sztylet, to bym sięgnął te szczury, które sprawiały problemy. A tak zabiłem tego jednego i tak machałem, machałem sztyletem. Zamiast podejść bliżej. Czyli tu wyszły szczury, tak? No dobra, szczury. Otwieramy kolejną celę. O, sobie wezmę pochodnie. Kolejna cela numer 4. Miała być pusta chyba, nie? No dobra, jest pusta. Cela 5 otwarta i została cela 6. Zobaczmy. O! Ktoś tu wybiegł. Halo, przepraszam. Przepraszam pana bardzo. To ja pana uwolniłem. Jakiś dowód wdzięczności, cokolwiek? Halo? On mnie może chce zaprowadzić do jakiegoś skarbu. Żebym go nie dźgnął przez przypadek w plecy. Nie można gadać z nim. Po prostu go chyba uwolniłem. O, może będzie chodził ze mną. Nope. Aby się chciało go kopnąć i tam gdzieś zepchnąć. Nie no, chyba nic z nim nie zrobię. No dobra, tutaj tam na dole byłem. Wracamy jeszcze do tego miejsca. To nie koniec przygód. Coś czuję. Zgubiłem się tutaj. Ten gościu wybiegł stąd. Okej. Tu wziąłem klucz. Tu pusto. Bandaże do wyprania. Coraz więcej. Pochodnia do zgarnięcia. Tu gdzieś wodospad słychać. Sam nie wiem. No dobra, skaczę tu. Co złego może się stać, nie? On nie chce skoczyć, się złapał z zębami. O, kurde. No, nie za wesoło. O, tu coś jest. Jest jakieś podwodne przejście. Gdzieś tutaj dotarłem. Gdzie ja jestem? No, tu gdzieś jestem znowu. No nie, to tylko takie wyjście chyba. A i znowu jestem przy tym ognisku. Świetnie. No ale dobra, kogoś tam pouwalniałem. Znalazłem jakąś barierę ze skrzynką. Zdobyłem dużo sprzętu i tak dalej. Możemy level... Aha, to jest ten gościu, dobra. Możemy level wziąć. Właściwie mógłbym się wycofać z tego miejsca. Na pewno trzeba będzie wrócić do tej zapieczętowanej barierą skrzynki. Dobra. Robimy tak. Gdzie było jakieś miejsce do wzięcia poziomu? Gdzieś tutaj musiało... Gdzieś to było w pobliżu, nie? Aha, to są te mury przecież. Moment. Bo się tu trochę zapędziłem na dół. Tu. O, tu się wchodziło do tego centrum.
Tu było wyjście. I teraz tak, skoro tu było wyjście, to... Nie, zaraz gdzie jest. A nie, no znowu tu wlazłem. O, Jesus. Pomyłka. Nie mam pochodni w ręce znowu, tak? Weź to sobie przełóż. Już, zaraz to ogarnę. No leczyć się nie muszę, bo jak wezmę poziom, to i tak dostanę level. Znaczy dostanę zdrowie. Jak wezmę poziom, to dostanę level. No, w sumie tak. Gdzieś tu była kapliczka, nie? Jak tu szedłem. O, kuźnia w ogóle tu była. Dobra, skorzystajmy z kuźni. Przychodzę z tą szpadą, zaraz wezmę też level, to sobie trzeba ponaprawiać. Więc moja szpada lekko uszkodzona. Tu sobie położę. No zbroi chyba nie naprawię, nie chciałbym jej sfajczyć. Nie, to tak nie działa. Kowadło tu jest. Rozgrzane. Którego młotka używałem? Tego, nie? Naprawiamy. Koncerz. Jest. Młotek tu. Koncerz naprawiony. Może coś sobie przy okazji upiekę. Niech tak będzie. Czyli tu mamy kuźnię. Dobra. Gdzie było to do wzięcia poziomu? Gdzieś tu było blisko, ja pamiętam. Czy to nie jednak w tym miejscu? Czekaj. Jak to? Może tu? Tutaj. Dobra, dobrze pamiętałem, że tu gdzieś było. No dobra, w tym momencie, proszę ja was, weźmy to dexterity, żeby ta broń lepiej działała. No i weźmy faktycznie to piercing do 12. I teraz... Więcej grzechów nie pamiętam. No i 77 obrażeń już jest. O, ale skill points i ciągle na czerwono, mimo że mam 12 na 12. Może trzeba chociaż o jeden punkcik przebić, żeby się dodatkowe obrażenie pojawiło, nie wiem. Ale to już nie ma kary przynajmniej na czerwono. Jest to 77 obrażeń, dexterity, brakuje dwóch punktów, fajnie. Czyli szpada jest lepsza. Jestem uleczony, exp się dalej nabija, co robimy? Aha, tu jestem. Tu jest to. Możemy właściwie... Aha, to był ten parkour. To była... Tam była ta jaskinia taka podwodna, nie? Może ten parkour spróbuję zrobić? Znalazłem te korzenie harpiowe. Tam było coś, że można lepiej skakać. To może by to wyszło? Dobra, jak się tam dostać? Jakbym chciał się tam dostać do tego parkouru... To musiałbym się wrócić. Zaraz. Tu były te slajmy. To tędy. Tędy chyba, nie? Jakoś tu. Tak, tutaj miałem ten parkour. Znaczy tak go sobie nazwałem, bo tu jest taki kołek wystający. Pewnie można na niego wskoczyć. Gdzie były te korzenie? Tu są. Dobrze ja mówię? You to jump higher for, no, na krótką chwilę mogę niby wyżej skakać. Dobra. Spróbujmy. Tylko jak ja tu będę miał skakać? Może jakoś z tego? Żeby tu nie spaść. Pewnie nic by się nie stało strasznego, ale wolałbym nie spaść. I tutaj sobie byśmy to sprawdzili. Uwaga. Zjadłem. Jest! Działa!
O, jakie skakanie. Okej. Weź to zamknij. Zaraz tam pójdę, żeby coś mi tutaj nie przyszło. Jest kolejny... Patrzcie, ma inny symbol. I tu jest na dole teraz takie symetryczne. Czyli musielibyśmy jakiś taki układ znaleźć, jakiś przepis, który ma na dole to symetryczne i później co należy ustawiać. I pewnie jakieś inne drzwi by się gdzieś otworzyły. Czyli to jest tylko taki obelisk. Ja sobie zaznaczę, że to tutaj jest. Tak jak to zaznaczałem, RDL. Riddle. RDL, obelisk. Aha, czyli parkour mogę zlikwidować. Udało się tutaj przedostać, tak? Parkour. No dobra, czyli... Czyli sprawdźmy sobie jednak to. No coś tu jest. Z lewej, z prawej. Gdzieś tu się chodzi dalej. Dobra, zobaczmy z prawej. Może będzie ślepy zaułek. No to nie wygląda na ślepy zaułek. No dobra, już idę tędy. Zamknięte. Zwój dla maga. Łyczek wody. Dose, to jest to początkowe w ogóle. No a co to komu? Coś jest. Mięso, szczurze. A to? No dobra, tu się gdzieś idzie jeszcze dalej. Zobaczmy te drzwi. Kuźnia znowu. No w kuźni to dopiero co byłem. Nie potrzebuję jej chyba. Ale sobie sprawdzimy... O! Broadsword! Patrzcie, nowy miecz. Ile obrażeń potrafi wyciągnąć? Ej, w ogóle... O, tutaj. Duży opis jakby ma. Długi opis. 56. Może staminy za dużo nie zabiera. Przy atakach. Dobra, zobaczmy. O, pochodnie mogę wziąć. Zobaczmy beczki. Puste. Worki. Puste. Młotek płatnerski sobie zabiorę. To są młotki niezużyte. No za dużo ich mam. Za rzadko korzystam z kuźni. Tu coś jest. Krata, która może zostać podniesiona. Trunek. I ta krata też może być podniesiona. Teraz zagadka, gdzie jest odpowiedni mechanizm. Chyba nie w tym pomieszczeniu. Kraty, skrzynki na biało do rozpracowania. Może coś trzeba... O! Jest przycisk! Jest przycisk! No ale przecież nic się nie otworzyło. Czekaj, czekaj, no to musi coś z tym być. Pytanie, czy to czasówka? Może teraz zamknąłem. Jeszcze raz wcisnę tak, żeby nieparzyście było wciśnięte. A tu się otworzyło. Aha, tutaj mnie zamknęło. Dobra, 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 kumam. Czyli to pewnie otwiera jedną skrzynkę.
O, zagadka. Okej. Oto trzecie. Zobaczmy, czy jakaś skrzynka jest dostępna. Tak! Tutaj. Nie dość, że zagadka, to jeszcze zamknięte. O! Spoko, mogę sobie zbroję zamienić, bo ta się psuje. No nie ma miejsca. Co zostawiamy? Szczurze mięso zostawiamy. Zbrojkę zamieniamy. I bierzemy. Dobra, jeszcze to trzeba otworzyć. Czyli zrobimy przykładowo... Nie wiem, tak spróbuję. Tak, udało się. Zamknięte. Aha, kolejny ten, no okej. No dobra, jeszcze niby trzecia kombinacja może być, ale tu nie ma innych rzeczy zamkniętych, aczkolwiek... Mogę spróbować, znaczy to by musiało być tak i tak, tak? Czy to już było? A, to się nie da tak. Dobra, czyli tylko dwie kombinacje, no spoko. No to zostawmy. No to czyli mogę właściwie... Aha, zużyłem, zużytą pochodnię wywaliłem, to mogę to wywalić. Kraty, skrzynki rozpracowane. Ale to nie wszystko. Bo tak, tu rozpracowane... No dobra, zobaczmy to. Tu się gdzieś idzie na dół, to mogę zniszczyć. Tu się przechodzi gdzieś dalej. Zobaczmy ten dół. Myślicie, że tam coś po drugiej stronie jest ważnego? Weź tu wskocz teraz. Dobra, wykorzystuję korzeń. Trzeba to sprawdzić. Hok! Korzeń daje radę. A, i tu mogę podejść jakby co. Dobra, coś jest, może sekret. Buty. Mod Dust, to ten proszek z debuffami, tak? Okej, no i nie mam już korzeni. Ale gdzieś tu przeskoczyłem, jest tu dobrze. Dobra, sprawdźmy to. Aha, no tutaj wyszedłem tą drugą stroną, tak? No to momencik, tam był jeszcze jakby taki most do przejścia, to też trzeba sprawdzić. O, ten most. I tu w ogóle takie coś. Kolejny obelisk, tak? No dobrze. No ale nie mamy przepisu. Tam są jeszcze jakieś zielska. O, tu by się taki korzeń przydał, bo ja nie wiem, czy ja tam przeskoczę. Zaznaczmy to sobie na mapce, że tu jest kolejne RDL na biało. Czyli już mamy trzy obeliski, z czego jeden właściwie zrobiony. Tu byłem po drugiej stronie. Ktoś tu jest. No to wygląda na takiego neutralnego, co? Chyba trafiliśmy do jakiejś bezpiecznej placówki. Ej, to jest nakrycie głowy. Moje pierwsze nakrycie głowy. No takie bez opisu. No ale to wczesny dostęp, nie? Tu ma opis, tu też. Wszystko ma opis, a to nie ma opisu. Ale ma... Właściwości defensywne, to jest ważne. Chleba naszego powszedniego wezmę wam dzisiaj. A, no nie wezmę, jestem pełny.
No, mógłbym miejsce zrobić, ale pewnie... Pewnie się niedługo znajdzie coś ważniejszego do podniesienia. A może ten gościu może handlować? O, bandaże mogę wyprać. Zrobi się miejsce. Mamy 31 bandaży. Dobra, bierzemy flaszkę. Sorry, gościu, rozwalę ci tu beczki. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Pochodnia do wzięcia taka. Zabieramy. Dobra. To jest jakieś takie, jakieś takie bezpieczne miejsce. Tu są NPC. Zobaczmy, czy można jakiś handel tu uskutecznić. Plotki mówiliście, to są, tak, tu coś o ekspedycji, o sobie, pierwotne jakieś coś tam. No nie, tu pogadał, nie chce handlować, słabo coś. To za to, gościu, że nie chcesz ze mną handlować, to muszę cię zmartwić, ale ci zabiorę pochodnie. Będziesz tu siedział po ciemku. No, grzyba znalazłem. O, i tu ci zabiorę coś ze skrzynki. Wytrychy się kończą znowu. Broadsword. Olać grzyba, bierzemy mieczol. Na sprzedaż. A tu mogę wypoczywać? Ej, mogę. I co mi to coś daje? Dream of home. Aha, sobie coś wypocząłem, ale nie wiem. Może bym się uleczył w ten sposób? Manę odnowił w takim miejscu? Ciekawe. No dobra, tutaj siedzi ten gościu. Niech sobie tu siedzi. Tu jeszcze jacyś byli. Może oni mogą ze mną handlować. Zabieramy to. Sprawdźmy ich, tylko najpierw. O, mąka. Dobra, zostawię tę mąkę. No już jestem za... O, zawalony. Tam są jakieś poważniejsze drzwi, zauważcie. Nope. A, to są drzwi do tej strefy. A tu nawet nie ma żadnego opisu, żadnego komunikatu. Może tu się kończy wczesny dostęp. W sumie odcinek można by kończyć, ale tak mnie interesuje to miejsce. Fajnie by było coś pohandlować, nie? W ogóle... Oho, spodnie naprawione. Ja bym sobie podmienił. Znaczy tak, kamień szlachetny na pewno wezmę. Spodnie bym sobie podmienił. Ale spodnie bym też wziął na handel, bo to... Nope. Zamiast czego? Dobra, zostawimy chleb. I tutaj poprzekładam. Dobra. Spodnie zmieniłem. Czas najwyższy. Przepraszam bardzo. Ja bym chciał pohandlować. Dzień dobry. O! Plotki o sobie, ekspedycja, pierwotne nasienie jakieś, ziarno czy co to tam. Nie chcą handlować. Nic. No, tam jeszcze ktoś jest. Może któryś będzie chciał. O, coś tu leży. Złota bransoletka. Wymieniłem pochodnie. Tak, pochodnia zużyta została wyrzucona. Tu leży. Tu jakiś taki most. Stak! Zablokowane. Przepraszam bardzo, proszę to opuścić tutaj dla mnie.
Tak, potrzebuję tam wejść. A, jest jakiś zapis. Pewnie wyjaśniają, czemu nie mogę. Może, być może mogę pomóc. I mi otworzycie, tak? Najbardziej to byśmy pomógł, jakbyśmy mogli pohandlować. No, znowu coś zapisał. Coś tu zapisuje. No nie ma handlu. Dobra, chyba mi tego nie opuszczą na razie. Ale to prowadzi z kolei gdzie? Tam gdzieś, a do tego? A to ja tam byłem. Tylko może na innych poziomach. Dobra, most zwodzony. Jak jest most zwodzony po angielsku? Nie wiem. Jakiś bridge? Chyba nie. Most zwodzony, napiszę sobie na biało, czyli coś do rozpracowania tutaj, jakby nie patrzeć. Dobra, ty handlujesz? Nie handlujesz. Ty handlujesz? Yeah. No nie pohandlujemy tu. Chciałbym jeszcze... O, mam coś. Lysandryt. Chciałbym jeszcze zrobić porządek w plecaku w tym odcinku. To musiałbym się wrócić. No i chyba się wrócę. No tutaj obadałem sobie. Most zwodzony. Riddle. Bariera. Może tego Waya sprawdzimy? Może wrócę wodą jakoś. Byśmy przy okazji to sprawdzili. Trzeba kombinować. Dobra, chodźmy tu z powrotem. To było puste. Tu się idzie w kierunku tych rzeczek wszystkich. Tak, tutaj wracam. No właściwie... Okej. Skaczę do wody. Zobaczymy. Jest dobrze. Momencik. Chciałbym... Nope, w tym kierunku popłynąć. Tu mieliśmy znacznik. Tu była taka jaskinia gdzieś. O, to bym od razu zobaczył sobie. Skoro już tu jestem. Słabo widać. Dobra, coś mamy. Coś mamy. Aha, to prowadzi do tych, tutaj. Po prostu. No to wiemy, to mogę usunąć. To jest taki skrót podwodny. A, teraz weź tu się wróć jakoś. Tu nic nie widzę. Gdzie to było to wejście? O, dobra. No to wiemy. To w takim razie, skoro już tu jestem, to skorzystam z tej drogi wodnej, że tak powiem. Trzeba z tych rzeczek korzystać. Coś tu było? O, wydawało mi się, że jakieś ukryte przejście między skałami. Wrócę sobie do tego handlarza, który mi wytrychy sprzedawał. Ten, u którego być może mam zniżkę, bo mu sztylet dałem kiedyś, ten questowy. Może będzie znowu miał wytrychy, bo już mi się znowu kończą, tylko 3 zostały. Byśmy sobie z nim pohandlowali. O, tu może gdzieś wyjdę, dam radę? O, tutaj nie. Fajnie by było gdzieś tu wyjść. O, to może być. Tu jest kładka. Tu jest kładka. Ale sporo dzisiaj obadałem. Fajnie, że ten parkour się zrobiło. Korzenie zużyłem. Szkoda... właśnie, szkoda, że nie mamy więcej tych korzeni, bo to by się więcej ciekawych rzeczy pewnie namierzyło. Jak nie ma atletyki, to zawsze jakieś korzenie mogą być.
Dobra, w tym kierunku, tak? No i właśnie, i to jest to, tylko w odwrotnej kolejności niż na obeliskach. Może ta kolejność z obelisków otworzyła właśnie podobne drzwi, tylko z odwrotną sekwencją. Tam też taki dźwięk słychać, energetyczny jakiś, charakterystyczny dla tych barier różnych. Jak to się szło? Tu do góry. I normalnie już chodzę ze szpadą. Chyba się mogę tych sztyletów pozbyć. Czy myślicie, że może być jakiś przeciwnik specjalny pod sztylet? W sumie sztylet tylko dwa miejsca zajmuje. Tędy. Uwaga, przebiegam. Siup. Mhm. No właśnie, i to... To jeszcze można przestawiać. To jest ze znacznikiem takim na samym dole. Jakąś taką wskazówkę by trzeba było znaleźć. I by się to pewnie porobiło. Ej, no właśnie, i to ma na samym dole oznaczenie takie, jak było na początku nad tymi drzwiami tam. Ej, spróbujmy odwrotnie ustawić. Moment. Zaraz, nie, to jest to symetryczne teraz, tak? Tak. Teraz. O, i na końcu to pi. Nope. Dobrze ja to zrobiłem? To nie, to nie tak. Bo teraz jest tak jak właśnie nad tymi drzwiami. Pi, później to, później to, później to. Może na innym obelisku trzeba to ustawić. A ten obelisk ostatni, który miałem, to też nie miał tego czasami na dole? Kurde. Będę musiał na nagraniu zobaczyć. Ale to są takie zagadki. Wszystko do porobienia, spokojnie. To się porobi. No dobra, gdzie były te dźwignie? Tu, dobra, to wiem. Dźwignia, tu przechodzimy, druga dźwignia, w lewo, tak? W lewo, i w lewo, i w lewo. Dzień dobry. Pan zobaczy, jakie mamy sprzęty. Byle pan miał też sprzęty. No, są wytrychy, dobrze. Zobacz, panie, taką zbroję znalazłem. Co pan na to? Dużo mieczy w ogóle, wszystkiego. Ile za to... O, panie! 17? To warte? Takie spodnie panu sprzedam. O, drogo chcę za te wytrychy. Tego broadswordu mu sprzedamy. Żeby on tu miejsce na to wszystko miał. O, już mi dopłaca. Już mi dopłaca. Trade. No, pochodnie zawsze mogę wziąć. Bandaże zawsze mogę wziąć. Damy mu mieczyk, mieczyk, mieczyk. Jeszcze nie dopłaca. Kamień. Kamień. Mięso. Dopłaca już, dobra. No to coś takiego. Już tutaj mu się wiele nie zmieści. No ale dobra, coś się tam pozbyłem. Dzięki, gościu. Na ciebie można liczyć. Ty jesteś spoko. Wytrychy, 13. Bandaże, 36. Pochodnie, 27. Buty się psują. Dobra, robimy podmiankę. Tutaj dobrze, tu dobrze, tu dobrze. Tu się trochę psuje, tu dobrze. Tu excellent. Ale trzeba będzie nad tym popracować. Tego bym musiał się pozbyć. To
Teoretycznie mogę mu ten kamyczek jeszcze opchnąć. Stać go? Trade, 22 srebra, ma dużo, dobrze. Masz tu jeszcze to. Mhm. Goodbye. No, mógłbym podejść jeszcze do tego gościa w kaplicy właściwie. I z nim tam pohandlować. Czy ja chcę tak postąpić? Jak tam się do niego szło? A, to tutaj bym musiał jakoś, nie? Aha, to bym musiał iść... Dobra. Momencik. Dobra, wiem. Tu, w lewo. Nie. Czekaj. Tu. Tak jak szedłem teraz. Tu jest ten obelisk. Wrócić na górę. Dobra. W ogóle jak gram sam, to się jeszcze orientuję tak w terenie. To już wam kiedyś opowiadałem. A jak gram sobie z kimś, to ja zawsze jakoś tak podświadomie skupiam się na innych elementach zupełnie w gierce niż na jakby orientacji w terenie. I licząc na osoby, które są ze mną, tak jakoś podświadomie to u mnie działa. Że okej, ktoś ze mną gra, to on tutaj pamięta, gdzie się powinno iść, a ja się rozglądam za innymi rzeczami. No w ogóle powinienem w tamto wejść, to byśmy mieli od razu zejście po schodkach, a tak to ja się tu gubię. To a propos mojej orientacji w terenie, ale gdzieś to tu powinno... O, mam to, dobra, być. Tu trzeba zejść. Tutaj blisko gdzieś miałem chyba też ten... tę szpadę moją, ten koncerz. Dobra, z tym nic nie zrobimy i tutaj wracamy do kaplicy, tak? I będę mógł znowu pohandlować. Poziomu nie wezmę jeszcze. Dzień dobry, to znowu ja. I tak. Pozbędziemy się tego alkoholu i tej bransolety. Ona nic nie daje, nie? Na pewno. 5 srebra tylko za nią mogę dostać. Nic mi nie dodaje. Trade. No, tu nie ma nic ciekawego, chyba żeby wam brakowało tych liści. To. Dobra, sprzedaję ten sztylet. Musimy miejsce sobie robić. Trade. Sprzedam jeden z tych młotków płatnerskich. Mam ich bardzo dużo. Cancel. Goodbye. Mam 3 młotki takie jeszcze nieużywane właściwie. Te buty trzeba mu sprzedać. Aha, no dobra, to nie można tak. To buty przekładam tu. Może sobie jedne buty zostawię w takim dobrym stanie, co? No ten nadziak mu sprzedam. To jest broń obuchowa, chyba nie będę z tego korzystał. Sprzedam ten sztylet jednak też. Już będę z rapierem chodził. No i tyle. To nie wiem, do skoku z wysokości może się przyda. 4 sztuki pewnie nie, ale jak się stakuje, to niech zostanie. Dobra, trade. Nadziak, ile to warte? 4,50. Tu i takie popsute buty. No już wcale tak dużo kasy nie ma ten gościu. Okej. Anytime. Goodbye. Zostawmy buty na trudne czasy. To samo z rybami. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zasoby uzupełnione, level wzięty, wyleczony jestem. Nawet zreperowany, no tego nie zreperuję, to są leter, musiałbym jakieś metalowe mieć. Nawet strzały udało się zgarnąć, kości nie wiadomo, jakichś gości z więzienia powypuszczałem. Chyba dobrze, nie? Trzymajcie się, na razie.